Dobry wieczór, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak tam dzisiejsze nastroje? Jeżeli mieliście zły humor, to mam nadzieję, że tym filmem wam go nieźle poprawię. Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ninja. A dzisiaj powracamy sobie do strasznych odcinków. Otóż graliśmy sobie już kiedyś w Outlasta 1, jak i w Outlasta Whitesblivera. Graliśmy również w Amnezję i były to mega, mega straszne momenty. Jeżeli nie widzieliście, gorąco wam polecam. Odcinki znajdziecie u mnie na kanale oraz także w playlistach. Z Amnezją, Outlastem też się te odcinki również tam znajdują, więc gorąco wam polecam. Straszne momenty, obejrzyjcie sobie. To będzie taka namiastka, a zobaczcie sobie to. Library. Naciśnij lub przytrzymaj. Aaaaah! Jezus Maria. No właśnie, tego typu rzeczy tam się działy, dlatego naprawdę polecam wam gorąco. A cóż, ja wam powiem tak, bardzo długo czekałem na Outlasta 2, to już dlatego, bo ciężko mi było znaleźć jakąkolwiek grę, która byłaby mnie w stanie wystraszyć. Liczę teraz na to, że Outlast 2 będzie w stanie to zrobić i to naprawdę nieźle. Zagramy sobie na poziomie normalnym, w końcu gram w gameplaya. Występujące promocje seksu, krew oraz wulgarny język. Miłej zabawy, jakiś sympatyczny, mroczny humor na wstępie. No nieźle. Lynn Lachman to dziennikarka śledcza próbująca rozwikłać sprawę zagadkowego morderstwa ciężarnej kobiety w centralnej Arizonie. Wciela się w Bejka Lingermana, jej męża, asystenta i kamerzystę. Nagrywaj wszystko, nie umiecie walczyć, w obliczu grozy czekającej na was na pustyni możecie tylko uciekać, ukryć się lub zginąć. Spoko, przyjąłem do wiadomości. Powiem wam, że Outlast 1 oraz jej dodatek był według mnie najlepszą grą horror, jaka kiedykolwiek powstała. Naprawdę tych horrorów grałem sporo. Sam chciałbym wiedzieć. Ja jeszcze nie. Ale co? I'm awake. Tylko zły sen. Jeszcze. I have to get that hospital footage organized. You were calling out some other woman's name. What? In your sleep. Jessica, I think. You know a Jessica? Oh, no. I mean, I was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Oh, yeah. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. It does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. If you say so, man, you bought the time. No, rtęć we krwi to trochę nie za ciekawie. Production value? Sure. Okej. No to bierzemy się za nagrywanie vloga. Can't work my diaphragm with this thing on. Audio's gonna be crap. We'll have to. Whoa! Whoa! What the fuck? Fuck! Sorry about that. My panel's a little soft, but we're good. Oh, that was exciting. Fajna atrakcja. Get as much of the landscape behind me as you can. You got okay. me? Yeah, we're good. Red leather, yellow leather. Red leather, yellow leather. Have a soup pie. Have a soup pie. Okay. I'm Lynn Lagerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim Jane Doe. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. That's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay. Okay. We're good. No to robimy powtórkę, replay. Two weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant and alone, on a barren stretch of highway, 100 miles from the nearest... Oops. Oh. We lost the engine. Fuck. No to mamy problem. Dajcie mi spadochron. No, zaczęło się troszkę tragicznie. Ale to tylko przecionek początku. Czyżbyśmy trafili do piekła? A może jednak żyjemy? O, a cóż to takiego?
Widzę Jesusa na końcu. Dzień dobry, przepraszam, chyba zabłąciłem. O! Coś tu żyje. Cóż to za zdjęcia? Czybyśmy to byli my w podstawówce, w sensie główny bohater. Dzień dobry. Ktoś tu jest? Ktoś tu jest. Nikogo nie ma z tyłu. Okej. W sumie nie wiem, czy powinienem iść za tym panem, to się może źle skończyć. Tak w ogóle mam dziwne wrażenie, że coś z tyłu mnie jakby obserwuje. No dobra. Wędrujmy zatem do przodu, czy aby na pewno nic nie ma z tyłu? Coś to takie trochę, wiecie. Nie ma. Dziwnie wyglądają te drzwi. Tak jakby niezbyt ochoczo. Wow! Co to tutaj się... Wow! Halo, chłopczyku! Zalała mnie to na krwi. Trochę się potłukliśmy. No, wstawaj, ziomek. Trzeba wziąć się w garść. Jest kamera, jest dobrze. Jest kamera, możemy nagrywać. Okej, no to się porozbijaliśmy troszeczkę tutaj. O, kamerka jak ze starych dobrych czasów, działa tak samo. Jest i tryb noktowizyjny. Okej, chyba musimy się tam jakoś dostać. Co my tutaj mamy? Skały z tyłu i nic więcej. Ale jest jakaś półka niżej, spróbujmy tu jakoś zejść ostrożnie. No dobra. Tutaj następna, ale tu jakoś tak dość trochę stromo. Ohoho. Nie chcę spaść. Ale chyba musimy tutaj już skakać. Hop. Okej. Dobra, teraz na dół. Okej. Jestem ciekaw, czy ktoś z naszej ekipy przeżył. Szczerze mówiąc, zakładam, że nie. Hop. No dobra, rozgryźmy się tutaj. Ważne nagranie trzeba nagrywać. No dobra. Oh shit. Jesus. Okej. Mamy materiał filmowy nagrany. Lynn! Okej, wygląda, że naszej kobiety tutaj jednak nie ma. Co my tutaj mamy? Bandaże. To się może przydać. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Okej, czyli tutaj mamy bandaże. Tak, mamy nasz ekwipunek skonstruowany. To dobrze, to się może akurat nam przydać. Ale zaraz, jeżeli są bandaże, to możliwe, że i poziom życia jest też ograniczony. No nieźle. Przejdźmy tam dalej. Co tu kuźwa jest? Chyba ktoś nie najlepiej skończył. Czekajcie, bo to strasznie ciemno. Okej, nagrajmy to. Uchwyćmy ten materiał. Będzie co pokazać wnukom. No dobrze. Zajrzyjmy zatem dalej. Kurczę, baterie mi się kończą. Padałoby jakieś znaleźć. Czekajcie. A, no tak, możemy zajrzeć do tyłu, ale ja w sumie wolałbym się nie odwracać do tyłu. No chyba jednak będę musiał zmienić te baterie, bo już są na skraju wyczerpania. Okej, gdzieś zawędrowałem. Co to tutaj? Wioska. Czekajcie, wiecie co, ja mam dziwne wrażenie. Zmienię sobie baterię. Mam dziwne wrażenie, że już to gdzieś widziałem. Wydaje mi się, że w demie ten wiatrak i ta wioska jakoś tak... Co mi się kojarzy, że... Możliwe, że początek rozgrywki będzie troszeczkę przeplatany z demem. Spróbujmy wejść do środka. Choć chyba nikogo tutaj nie będzie. Zatrześnięte. No dobra, nie chcą nas tutaj. Ewidentnie.
Czy aby nie znajduje się tutaj jakaś może bateryjka czy coś? Baterii nigdy nie za dużo. Co to się tutaj poruszyło z tyłu? Ja pierdzielę. Teraz z prawej. Ktoś lub ktoś nas tutaj chyba ewidentnie obserwuje. Okej, okay. Robi się dość strasznie. A klimacik jest... Co to kuźwa tutaj? Drzwi otwarte. Dzień dobry. Co? Nie tutaj z tym dzicasem. Będzie dzic... Oho, oho. Chyba ciebie już nic nie pomoże. No dobrze. Czekajcie, bo chyba możemy... Aha. Okej, tak możemy sobie to zrobić. Dobrze, jeżeli chcecie sobie to poczytać, to poczytajcie na prywatnej rozgrywki. O, coś tu jest. Bateria. Super. To mi się przyda. O, kuźwa. I ja go zostawię może w pokoju. Idę stąd. Wolę nie wiedzieć, że tam był. O, silniczek. O, kuźwa. Ej, ziomek, co ci jest? Kuźwa, następny. No, powariowali tutaj wszyscy. Dobra, tu chyba nie mogę wejść. Co to się w ogóle tutaj wyprawia? Te głowy kozłów jakieś tutaj. Masakracja, odwaliło tu wszystkim po reszcie. A co tutaj? Konia? Konia tak zaubili, albo krowę. Naprawdę mają mnie równo pod sufitem. Ups. Hej. Hej. Pomóż mi. Kuźwa, coś z tyłu jakby wyszło. Nie wiem, przerąbane. Jest klimat, moi drodzy. Oj, powiem wam, że naprawdę. Co to się tutaj dzieje? Słyszałem coś. Wow. Robi się strasznie. I ktoś chyba tutaj kogoś coś boli. Może znajdę tu jakieś baterie w tym domu. Przydałby się jakiś dodatkowy zapas. Miałem wrażenie, że tu kot chodzi, ale chyba mi się coś zdawało. Okej, okay. Wiecie co, kojarzę to. Tak, to chyba było w demie. Tak mi się coś wydaje, że fragment tej rozgrywki jest identyczny wręcz. Dobrze, zejdźmy zatem niżej. Gdzie tutaj muszę się udać? Okej, okay, tu, bo tam na pewno nie przejdę. Ho, ho, ho. Wyczuwam dość mocne jebnięcie. Co to, jakiś psychol? Okej, okay, jest karteczka. Dość chora. Chcecie, poczytajcie. Naprawdę. Co tutaj się działo? O kuźwa. No niech mnie. To zostawię to bez komentarza. A co to tutaj? Ja pierdzielę. I co ja mam tutaj? Skakać po tym? Plim, plim. Chrumkać sobie po dzieciach? Ja pierdzielę, kto wymyślił tą grę? Nie no, jestem godzin podziwu. To jest naprawdę dobre i mocne. Dobra, chodźmy stąd. Trochę niekomfortowo się tam czułem. A teraz tu? Jeszcze lepiej. Okej, okay, na co możemy się czołgać? A, tu jestem w stanie się przeczołgać pod dołem, dobra. Okej, okay, taki ninja mode troszkę. Zajdźmy zatem dalej. Co się tutaj dzieje? Opuszczony dom? Albo coś? Co to tutaj, kuźwa? Co to tutaj było? Ja nie wiem. Co się tutaj odzywa? Co to tutaj idzie? O kuźwa. Dzień dobry. Ja do pana albo pani nic nie mam. Ja pierdzielę! O kuźwa! Ej, weźcie to, dajcie mi shurikena. Co to za bezczelne bydło mnie ubiło? Czy to jednak tak miało być? Fuh. Nie wiem, ale tętno podskoczyło. Jest dobrze. W końcu gra, która potrafi mnie wystraszyć.
Nie coś, żebym się przechwalał. Tak sobie po prostu mówię, żartuję. Dobra. Spróbujmy zatem jakoś tu podejść. Bo ewidentnie musimy to jakoś tutaj ominąć. Czekajcie, może... Może mam tu podejść? I tu wyskoczyć? Chyba jednak nie tak do końca. Może mam tu wejść, czy coś? Wow, zaś to coś na mnie biegnie? Wow, biegnij tu, uciekaj! No i co ja teraz mam zrobić? Już jest pewnie za mną. Wow, wow, wow! Chce mnie dopaść, tu mi nie dopadniesz, idź ode mnie! Muszę wykombinować, w jaki sposób mam się tam przedostać. Okej, słuchajcie, moi drodzy. Otóż ta pani tutaj... Może trzeba ją tylko... zwabić... i następnie się wycofać. Halo, halo, tu jestem. Wow. Ja ucieknę i się tutaj schowię. Do cienia. Gdzie to coś poszło? Ja pierdzielę, nie mam pojęcia. O kuźwa, dawno się aż tak nie bałem. Trochę muzyka się przystopowała, ale... Sam nie wiem, czy za mną nie stoi. Co ciekawe, nie mam pojęcia, gdzie poszła. Może jest zaś tutaj. Ja pierdzielę, idę stąd. Na drzwi. Co jest, nie da się? Kuźwa, okno. Fuh, szybko do środka, skakuj tu. Dawno się nie czułem tak dobrze, chociaż nawet w takim domu nie wiem, czy czuję się w sumie aż tak super dobrze. O, coś tu jest, bandaże. Dobra. Coś jeszcze tutaj znajdę? Jest bateryjka. Super. Chodźmy do środka. Co jest, nie da się? To do kuźwa bombowo. To znak jedno, że muszę stąd wyjść. Ja tak bardzo nie chcę stąd wyjść. Dobra, idę. Kiedy tam zje, to mnie zje. Just a game, ninja. O kuźwa. O kurwa. Chyba mnie zaś dopadła. Nie skończyło się dla nas najlepiej. Pewnie checkpointa też nie mam wcześniej. Super. No dobra, spróbujmy ją jeszcze raz przejrzeć. Okej, słuchajcie. Przedłem tutaj na drugą stronę. No i myślę teraz, gdzie tu mogę przejść w ogóle dalej. Patrzcie, tutaj kraty, ale może właśnie przez te kraty da się przejść. Świecę sobie tutaj, przejścia nie widzę. Jako tak. Zatem co ja mogę zrobić w tej cholernej sytuacji? Jest i zamek, ale jak mam ten zamek rozwalić? No tak się tutaj nie dostanę. Może zatem trzeba podejść tutaj. Aha. O kuźwa, czołgaj się, przechodź na drugą stronę. Ja pierdzielę. To coś zaś mi chciało zjeść. Nie dałem się. Nie tym razem, nie tym razem. Tym razem twoim pokarmem nie będę. Okej, mogę przesuwać przedmioty. W sumie nie wolę w sumie, żeby to było teraz zamknięte. Haha, no tak, tylko że ja tutaj nie mogę podejść. A wtedy będą otwarte drzwi. No nie do końca mi się ten pomysł podoba, ale okej.
Ktoś tu jest? Co tu jest? Halo, halo, słyszałem kogoś lub coś. Gdzieś ktoś coś. Ktoś coś, gdzieś coś mówił. Halo, halo. Dzień dobry. Uwaga, uwaga. Ninja nadchodzi! Ja pierdolę. O, zaś się poturbowałem moje okulary. Pan Hilary przesrał swoje okulary. Nie chcesz tego widzieć. Kuźwa. Idź ty, babo. Nie przyjmuję tego do akceptacji. Ja chcę jeszcze pożyć. Co to się tutaj wyprawia? Nie, ja tam mam teraz wyjść do niej? Za żadne skarby! Czekajcie, mogę się schować. Ale to nie koniec, bo może coś jeszcze jest. Tutaj też się mogę schować. Co to? Wygląda jak bongo. Jeszcze trochę potrzymasz bateryjko. Nie wiem, czy wyjście to najlepszy pomysł. Ale chyba tak musi być. Dobra, mogę przejść przecież dalej. Nikt mi nie mówi, że się muszę gdzieś cofać. Nie ma tu jakiejś baterii? Nie ma, obejdzie się bez. Okej. Mikrofonik. No dobra. Ktoś lub coś tam chodzi. Zmieńmy. Tutaj jakieś jedzonko. Niedojedzone, ale nie poczęstuje się. Nie wygląda zbyt apetycznie. Nie ma tu jakiejś baterii gdzieś, kurczę. O, co to było? O, chora muzyka. Dzień dobry. Słyszałem tutaj kogoś lub coś. Co tu panu? Czy ten pan będzie agresywny? Aha, dobra, to on domówi. Myślałem, że to podpowiedział. Kurwa. Uciekamy! Zamykaj te drzwi. Skakuj tu. I do beczki. A kuku? Robi się naprawdę ekscytująco. Ja w tej beczce, moi drodzy, się z wami pożegnam, a resztę przygód z Outlasta zobaczcie już w następnym odcinkach. Tak więc cóż, jeżeli się wam spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę dla motywacji i skomentujcie ten materiał, bo czegoś miał udostępnić, pokażę wam znajomym, zapraszam serdecznie do szerokiej dyskusji w komentarzach. A ja teraz wyjdę już z beczki, bo się tutaj zakiszę i zmykam uciekać na szlak dalszych przygód z tymi psycholami. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Os!